Bardzo dziękuję za przedstawienie. Mam niezwykłą przyjemność przywitać Państwa na kolejnym wykładzie w ramach Nocy Biologów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest bioróżnorodność i bioróżnorodności także będzie dotyczyła moja prezentacja w takim nieco szerszym, bardziej powiedziałabym ekosystemowym kontekście. A na samym początku przyznam, że jestem dosyć ciekawa, jakie skojarzenia budzi u Państwa samo słowo różnorodność czy bioróżnorodność. Czy może jest tak, że jest to hasło, które gdzieś wpada jednym uchem i wypada drugim? Czy może jest tak, że wpada, zostaje, ale z niczym do końca nam się nie łączy, bo jest to jakiś frazes, który troszkę gubimy w natłoku informacji? Czy może jest też tak, że gdzieś intuicyjnie, podświadomie rozumiemy, że bioróżnorodność jest czymś, z czym spotykamy się na co dzień w naszym życiu i co nas otacza i co jest dla nas ważne? My dzisiaj, tak jak zostało już powiedziane w zapowiedzi, porozmawiamy sobie o różnorodności w kontekście zapylania. Zastanowimy się, ile powinniśmy płacić zapylaczom za usługi, które dla nas wykonują, a jeżeli powinniśmy im płacić, to ile i w czym. Ale zanim będziemy rozmawiali o tym, za co będziemy płacili, chciałabym, żebyśmy wiedzieli i widzieli, za co będziemy płacić. Mam nadzieję, że na koniec tej prezentacji wszyscy będziemy mieli takie przeświadczenie, że rośliny i cała ich różnorodność są wokół nas, są tak na dobrą sprawę prawie na każdym kroku i że ich różnorodność jest ważna dla naszego życia, jest ważna także gospodarczo. Mam też taką nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś wspólne kroki, które będziemy mogli podjąć, żeby utrzymać tę różnorodność i żeby nasz wpływ na rośliny był korzystny. A na samym początku chciałabym, żebyśmy przeprowadzili sobie mały eksperyment, pewnie troszkę prostsze niż te, które będą Państwo robili w ramach kolejnych dni z Nocą Biologów. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na slajd, który teraz nam się wyświetla i żebyśmy zastanowili się, co na nim widzimy. Ciekawa jestem, czy widzą Państwo dwa lwy i jakąś masę bliżej nieokreślonego zielonego tła, no może czasem z jakimiś kwiatami. Pewnie może się tak zdarzyć. Często jest tak, że jeżeli mamy jakąś ilustrację, zdjęcie, na którym są zwierzęta i rośliny, to zdarza nam się patrzeć głównie na rośliny. Czyli akurat w przypadku tego zdjęcia pewnie duża część z nas widzi tylko dwa lwy. Gdzieś tam jest jakieś roślinne tło. Muszę też powiedzieć, że kiedy przygotowywałam się do tej prezentacji, przeglądałam różne ilustracje interakcji między roślinami a zapylaczami w internecie i bardzo często zdarzało się tak, że na tej ilustracji podpisane było jedynie zwierzę. Na temat rośliny nie pojawiały się żadne informacje. Pewnie to, że widzimy głównie zwierzęta, nie tylko dzisiaj jest tą sytuacją, pewnie zdarza nam się częściej pomijać gdzieś tam to roślinne tło. Myślę, że mamy często takie przeświadczenie, że obecność roślin w naszym otoczeniu jest czymś zupełnie naturalnym. I przez tą ich obecność bardzo powszechną nie zwracamy uwagi na ich różnorodność i też troszkę usypia się nasza czujność i to, że może powinniśmy troszkę bardziej dbać o to otoczenie. Jeżeli na przykład przypomną sobie Państwo jakiś letni dzień, jak przemieszczamy się do pracy, do szkoły, gdzieś na zajęcia, bardzo często idziemy pod okapem drzew, mijamy jakieś miejskie zieleńce, pola czy leśną drogę i wydaje nam się zawsze, że ta zieleń po prostu musi być wokół nas i że jest to stan naturalny. To się troszeczkę zmienia, jeżeli znajdziemy się w takim siedlisku, gdzie tych roślin nie ma. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na to zdjęcie, myślę, że większość z nas przyzna, że pustynie też są niesamowite. Rzeczywiście bardzo często są takie monumentalne, zapierają dech w piersiach i pewnie w naszej szerokości geograficznej duża część z nas marzy o tym, żeby kiedyś w swoim życiu zobaczyć pustynię. Ale gdybyśmy mieli przebywać w takim miejscu bez roślin przez dłuższy czas, myślę, że zaczęłoby to u nas wywoływać pewien dyskomfort. I w przypadku pustyń mamy takie dobre, zero-jedynkowe, kontrastowe połączenie sytuacji, kiedy rośliny są lub kiedy ich nie ma. Dlatego, że czasami na pustyniach też zdarza się, że pojawiają się rośliny. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego kwitnięcia pustyń.
Po długim okresie suszy, kiedy na pustyni pojawią się opady deszczu, rośliny, które ten niekorzystny czas braku wody spędzały w formie nasion albo cebul ukrytych gdzieś głęboko pod ziemią, pojawiają się w dosyć krótkim czasie, niemal jednocześnie zakwitając. Wrażenia z oglądania takiej kwitnącej puszczy pewnie też, ale w tym akurat konkretnie wypadku pustyni są rzeczywiście niesamowite. Tutaj na slajdzie po mojej lewej stronie mamy pustynię judzką, bardzo wczesną wiosną, czyli pewnie w okolicach stycznia, a na zdjęciu po drugiej stronie mamy tę samą pustynię, tylko już po opadach deszczu, w momencie, w którym ona zakwita. Akurat na pierwszym planie widzimy tutaj szachownicę perską, też niesamowitą roślinę, dosyć tak łanowo pokrywającą obszar tej pustyni w momencie, kiedy pojawia się woda. I akurat pustynie dają nam, tak jak powiedziałam, taką możliwość z jednej strony zobaczenia roślin, a z drugiej strony, używając takiej barwnej nowomowy, odzobaczenia roślin. Czyli widzimy je w momencie, kiedy się pojawiają, kiedy są opady deszczu i możemy je odzobaczyć w momencie, kiedy pustynia wraca do tej swojej, że tak powiem, wyjściowej formy. I takie ćwiczenie umysłowe, wyobrażenia sobie otaczającej nas przestrzeni bez roślin, myślę, że już troszkę nas na tę różnorodność roślin uwrażliwi i zwróci naszą uwagę na to, że ta różnorodność roślin wokół nas jest i że jest bardzo istotna. Niestety cały czas troszeczkę zostajemy z takim pytaniem o to, jak obserwować rośliny, o to, jak rozumieć ich różnorodność. My się dzisiaj skupimy na różnorodności roślin okrytonasiennych i rzeczywiście jest tutaj też w czym przebierać. Mamy tutaj ponad 300 tysięcy gatunków i są to rośliny bardzo różnorodne. Od bardzo małych roślin, kilkumilimetrowych, zupełnie uproszczonych, po olbrzymie rośliny o skomplikowanej budowie. Mamy też gatunki, które zamykają swój cykl życiowy od kiełkowania do wydania owoców i nasion zaledwie w kilku tygodniach, a mamy też takie, które potrafią żyć setki tysięcy lat. Mamy też takie gatunki, które nawet do wyprodukowania pierwszych owoców potrzebują kilkudziesięciu lat. Mamy tutaj rośliny, które występują też w bardzo różnych siedliskach i na planszy widzą Państwo fragmenty kwiatów przedstawicieli jednego tylko rodzaju szachownica. Rodzaj szachownica nie jest dużym rodzajem, mamy tutaj około kilkuset, może 140-150 gatunków, na planszy pewnie mamy 1/3 i już to powinno dać Państwu jakieś wyczucie odnośnie całej tej niesamowitej, można wręcz powiedzieć, nieco obezwładniającej różnorodności roślin nasiennych. Szachownice są tylko akurat tutaj jej drobnym wycinkiem. Może rzeczywiście powinniśmy troszkę więcej czasu poświęcać na takie czyste obserwowanie roślin. Bo badania socjologiczne i antropologiczne ciągle pokazują, że mamy pewną tendencję do tego, żeby te rośliny pomijać. Podobnie jak w przypadku zjawiska ślepoty barw, mówimy o zjawisku ślepoty roślin. Czyli tak na dobrą sprawę, po prostu mimo tego, że rośliny nas otaczają, nie znamy ich, nie znamy ich biologii, po prostu w jakiś tam sposób pomijamy je jako nieistotne tło. A szkoda, może warto rzeczywiście wyjść poza to, co oferuje nam program nauczania biologii w szkole, przyjrzeć się roślinom trochę bardziej uważnie, zobaczyć, jak wygląda różnorodność ich barw, kształtów, kolorów, zapachów. Tutaj akurat mamy owoce wyżlinu większego. Mam nadzieję, że nie jest to żaden ukryty przekaz, że one po prostu wyglądają jak trupie czaszki i nic się z tym nie wiąże. Mam też takie poczucie, że mimo tego, że o rozmnażaniu roślin uczymy się już od szkoły podstawowej, chyba jednak czujemy dosyć słabe powinowactwo do roślin. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że lubimy obdarowywać się organami reprodukcyjnymi innych istot żywych? Bo czym innym jest
proszę Państwa, bukiet. Rzeczywiście lubimy w ważnych dla nas życiowo sytuacjach obdarowywać się bukietem, który, tak jak powiedziałam, biologicznie jest pomysłem dosyć kontrowersyjnym, dlatego że dajemy sobie części, które służą do rozmnażania. Myślę, że gdybyśmy spróbowali odwrócić sytuację i pomyśleć o takich zwierzęcych bukietach, no pewnie zrozumielibyśmy, że jest to biologicznie dosyć zaskakujący pomysł. No ale oczywiście biologicznie zaskakujący, ale życiowo bardzo miły. Wszyscy prawdopodobnie lubimy być obdarowani bukietami, szczególnie z pięknych kwiatów. Ale bukiety to nie jest na pewno jedyny moment w naszym życiu, w którym spotkamy się z roślinami. Nie chciałabym bardzo uprzedzać faktów i tego, co dzisiaj się jeszcze wydarzy, no ale troszeczkę chciałabym, żebyśmy pomyśleli o następnym dniu. Kiedy już Państwo wrócą do domu, nasyceni wiedzą biologiczną, którą tutaj pilnie wszyscy wchłaniamy podczas tej nocy biologów, chciałabym, żeby równie refleksyjnie spędzili Państwo sobotni poranek. Właśnie poszukując w swoim otoczeniu roślin, i proszę mi wierzyć, że to będzie bardzo proste ćwiczenie. Czyli wybiegniemy sobie na chwilę w przód i pomyślimy sobie o leniwym, sobotnim poranku, zmęczeni po bardzo owocnej, wieczornej nauce biologicznych faktów, przeciągają się Państwo pod bawełnianą pościelą w bawełnianej piżamie. No właśnie. I już tutaj pojawiają nam się pierwsze części roślin. Bawełna jest włóknem, które pochodzi z owoców rośliny o tej samej nazwie. Kiedy leniwie wstaniemy sobie już z łóżka, może pora na pierwszą toaletę, przepłuczemy twarz wodą, umyjemy ręce mydłem i pewnie będzie to mydło z saponinami, czyli z roślinnymi substancjami zwieniającymi. Potem może umyjemy zęby pastą, która także pewnie będzie zawierała roślinne saponiny, może jeszcze do tego świeży zapach mięty. Potem może umyjemy twarz tonikiem z papainą, czyli z enzymem z melonowca właściwego, który dodatkowo pozwala nam trochę lepiej jeszcze oczyścić naszą skórę. Może nałożymy jakiś krem, którego podstawą będą tłuszcze roślinne, na przykład olej kokosowy. Może będą też śluzy roślinne, na przykład z nasion lnu. Może będą też jakieś olejki eteryczne, na przykład z lawendy. A kiedy już dokonamy tej pierwszej toalety, może pora na jakieś dobre śniadanie. Czemu miałaby to nie być owsianka z owocami? Maliny, jagody, jabłka, a do tego jeszcze dobry posmak prosto z nasion kakaowca właściwego. I czemu by nie popić tego wszystkiego herbatą, czyli naparem z pągów albo z liści drzewa herbacianego? No a może dla amatorów kawy też prażone nasiona kawowca. Czyli chciałabym, żeby jutro udało się Państwu zauważyć tę różnorodność roślin w otaczającym nas życiu. Myślę, że to, co wymieniłam, już daje nam taką intuicję, że tak na dobrą sprawę tekstylia, jedzenie, to, co nas otacza w dużej mierze, jest zależne od roślin okrytonasiennych. A te rośliny okrytonasienne będą także zależne od zapylania, które jest im bardzo często niezbędne do rozmnażania, do produkcji owoców i nasion. Jeżeli będziemy sobie rozmawiali o zapylaniu w takim bardzo optymistycznym wariancie, to w kwiecie pojawi się najczęściej jakiś owad, który będzie szukał nagrody pokarmowej w postaci nektaru albo pyłku i grzebiąc w kwiecie w poszukiwaniu nektaru, do jego ciała przylepią się części męskie, czyli ziarna pyłku z pylników. Po krótkim żerowaniu ten owad poleci do drugiego kwiatu, optymalnie tego samego gatunku i znowu poszukując gdzieś tam w środku tej nagrody pokarmowej, ziarna pyłku z jego ciała przylepią się do najbardziej wystającej na zewnątrz części żeńskiej kwiatu, czyli do znamienia. Czyli w takim bardzo, jak powiedziałam, optymistycznym wariancie owad przeniesie części męskie z jednego kwiatu do części żeńskich drugiego kwiatu. Kiedy pyłek wyląduje już na znamieniu, czyli na tej części żeńskiej kwiatu,
ziarna pyłku będą się dalej rozwijały, zaczną kiełkować. To, co widzą Państwo tutaj na zdjęciu, to jest fragment żeńskiej części kwiatu, czyli fragment znamienia wielosiłu błękitnego, gatunku, który występuje w Polsce. Jest to gatunek narażony na wyginięcie, czyli to jest ta duża zielona część. Mamy też czerwone kropki, to są ziarna pyłku, zdeponowane na tym znamieniu pewnie przez zapylacze, a te zielone wstążki to kiełkujące łagiewki pyłkowe. Wspomniałam już o tym, że te ziarna pyłku najprawdopodobniej zostały przeniesione przez zapylaczy i to, co musimy sobie powiedzieć, to to, że rozmnażanie znacznej większości roślin okryto-nasiennych, czyli 90% roślin kwiatowych, zależy właśnie od obecności zwierzęcych zapylaczy. W przypadku większości będą to owady, choć nie zawsze. Może nie w naszej szerokości geograficznej, ale gdzie indziej, tak? W kwiatach będą pojawiały się też nietoperze, ptaki, jaszczurki czy nawet lemury. I zapylanie w kontekście takim ewolucyjnym też jest procesem istotnym. Mówi się, że jest jednym z głównych motorów ewolucji kwiatów i że jest właśnie z tą dużą różnorodnością kwiatów związane. Ale jeżeli odsuniemy ewolucję na chwilę na bok i skupimy się na takim czysto użytkowym aspekcie, zapylanie przez zwierzęta jest bardzo istotne także w kontekście naszego pożywienia. Rzeczywiście ta szara część koła, większa, to rośliny, które w naszej diecie zależą od zapylania przez wiatr. Różne rodzaje zbóż, pszenica, ryż, kukurydza. No ale tutaj, jeżeli zerkną Państwo na tę czerwoną część koła, no to myślę, że nie chcemy stracić także i tej części, w przypadku której do sukcesu reprodukcyjnego, czyli do produkcji owoców i nasion, bardzo często potrzebne są owady. Myślę, że nikt z nas nie chciałby rezygnować z kawy, czekolady, herbaty, owoców latem czy orzechów. Jeżeli będziemy chcieli już tak bardziej wymiernie zastanowić się nad wkładem, jaki zapylacze mają w naszą gospodarkę, no to jest on rzeczywiście niebagatelny. Szacuje się, że te usługi zapylaczy w naszych ekosystemach to od około 150 do 200 miliardów dolarów rocznie. Dla Polski mamy dane z 2005 roku. Trudno rzeczywiście jest takie dane jednoznaczne znaleźć, ale dla 19 wybranych gatunków owoców i warzyw ten wkład zapylaczy w Polsce to około 3 miliardy złotych. I to są dane dla roku 2005, w związku z tym spodziewam się, że teraz jest tego o wiele więcej. Czyli widzimy już bardzo wyraźnie, że udane życie intymne roślin będzie miało wpływ zarówno na stabilność ekosystemów, jak i na nasz dobrostan, na wygodę naszego życia, na to, co jemy. Problem polega na tym, że ta taka naturalność i ciągłość interakcji pomiędzy roślinami a zapylaczami nie jest już oczywista. Na slajdzie mają Państwo wyniki z takich klasycznych badań przeprowadzonych na obszarze Holandii i Wielkiej Brytanii. Porównywano pomiędzy sobą różnorodność owadów na wybranych poletkach kilkadziesiąt lat przed badaniami i w roku 2005. No i niestety okazało się, że w tych wybranych populacjach w przypadku pszczół najczęściej widzimy spadek różnorodności gatunków zapylaczy. Wszystkie te ciepłe czerwone barwy to są spadki. W przypadku syrfid to są muchy, które również odpowiadają za zapylanie i w naszej szerokości geograficznej są niewątpliwie istotnymi zapylaczami. Tych spadków jest nieco mniej. Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że po prostu ich baza pokarmowa jest szersza. Nie są one tak bardzo specjalistycznymi zapylaczami, odwiedzają większą grupę roślin i te spadki nie są aż tak widoczne, chociaż oczywiście są to też dane do 2005 roku. Nie wiemy do końca, jak jest teraz. Bardzo podobne dane, tak jak powiedziałam, w Wielkiej Brytanii. Znowu obserwujemy duże spadki różnorodności pszczół i w pewnych wybranych populacjach także spadki liczebności sylfid. Równie alarmistyczne dane pochodzą z sąsiedniego kraju, z Niemiec.
gdzie stwierdzono 75% ubytek biomasy latających owadów na przestrzeni 27 lat i do tego jeszcze niemal 80% spadek różnorodności, bogactwa gatunkowego. Czyli z jednej strony mamy spadek biomasy, czyli liczebności, a z drugiej strony mamy także spadek różnorodności. Bardzo trudno jest znaleźć takie dane, jeżeli Państwo rzucą okiem na tę datę. Naprawdę prowadzić badania przez 27 lat, mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że jest niesamowitym wyczynem. Trudno jest co roku powtarzać te same badania i wstrzymać się z publikacją tych danych na tak długi czas. W związku z tym ciągle trochę brakuje nam takich długookresowych porównań, na podstawie których moglibyśmy stwierdzać, co się z owadami dzieje. Ale są także dostępne badania, które pokazują nam zapylanie w trochę szerszym ekosystemowym kontekście. Tutaj na slajdzie mają Państwo sieć zapyleń. Taką sieć tworzymy przez obserwacje owadów i roślin. Patrzymy, jakie owady odwiedzają jakie rośliny i na podstawie tego tworzymy właśnie te nitki. Z jednej strony, powiedzmy na górze, mamy gatunki roślin, na dole mamy gatunki zapylaczy, a te nitki pomiędzy nimi to są interakcje, czyli to, jak one między sobą się zachowują w naturalnych ekosystemach. I te badania akurat, też olbrzymie szczęście, że udało się takie dane znaleźć, to są dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, z Illinois. Na przełomie XIX i XX wieku Charles Robertson obserwował interakcje roślin i zapylaczy i te badania zostały powtórzone po 120 latach. I porównanie tej sieci sprzed 120 lat i z obecnych czasów pokazuje nam, że ponad połowa interakcji zniknęła. Zniknęła bądź to ze względu na zniknięcie gatunku roślin, bądź to ze względu na zniknięcie gatunku zapylaczy lub z innych przyczyn. Niemniej jednak uszczerbek jest bardzo duży. Skoro już wiemy o tym, że ten kryzys zapyleń nam się coraz szerzej rozlewa, warto na początek zastanowić się, jakie są jego przyczyny. Oczywiście, jak to w kontekście ekosystemów, trudno mówić o jednej przyczynie, ale mamy kilku takich wytypowanych, że tak powiem, winowajców, którzy mogą odpowiadać za ten kryzys zapyleń, za spadek różnorodności owadów zapylających. Na pewno jest to fragmentacja siedlisk i niszczenie naturalnych stanowisk. Dla zapylaczy jest to sytuacja, powiedziałabym, dyskomfortowa, związana z utrudnieniem poszukiwania miejsc do gniazdowania z jednej strony, a z drugiej strony zmuszająca owady do przemieszczania się na duże odległości w poszukiwaniu odpowiednich źródeł pokarmu i często te źródła pokarmu nie są odpowiednio zasobne, odpowiednio bogate, ale jest tutaj światełko w tunelu. Badania z obszaru Niemiec pokazały, że paradoksalnie fragmentacja siedlisk może mieć pozytywny wpływ na zapylacze. Na wybrane grupy zapylaczy, dlatego że tak jak już mówiłam, u syrfid gatunki, które mają szeroką bazę pokarmową, w takich sytuacjach radzą sobie nieco lepiej, ale w Niemczech stwierdzono, że w warunkach miejskich fragmentacja powoduje, że robotnice trzmiela ziemnego, bardzo często spotykanego ważnego gatunku zapylacza, mają możliwość wybierania pokarmu z różnych stanowisk i radzą sobie w takich sytuacjach dobrze. Innym zagrożeniem jest też rolnictwo wielkoobszarowe. Proszę sobie wyobrazić uprawę kukurydzy, uprawę pszenicy i sad. Wszystko w jednym obszarze. Na samym początku, powiedzmy, kiedy w maju kwitną te sady, dla zapylaczy to będzie dobre źródło pokarmu, bo kukurydza i zboża zapylane przez wiatr takim źródłem pokarmu nie są. Ale już w lipcu, kiedy sad przekwitnie, wszystko to staje się dla zapylaczy taką pustynią pozbawioną źródeł pokarmu. Trudno tutaj znajdować rozwiązania, ale rzeczywiście możemy starać się wybierać produkty lokalne i pochodzące z gospodarstw, gdzie dbanie o bioróżnorodność jest istotne. Starajmy się też planować nasze zakupy dobrze i nie marnujmy jedzenia. Kolejnym ważnym zagrożeniem są gatunki inwazyjne. Może w naszej szerokości nie jest to aż tak wyraźne, ale badania, które przeprowadzono na wyspie Guam, gdzie przypadkowo zawleczono węża mangrowca brunatnego, który spustoszył populację ptaków na tej wyspie, pokazały, że
rośliny, które były związane z ptasimi zapylaczami, nie są w stanie już produkować nasion i owoców. Po prostu zabrakło zapylaczy. Tutaj mają Państwo porównanie wyspy Guam, gdzie ten wąż się zaplątał, i wyspy Saipan, gdzie tego węża nie ma. Tutaj rozwiązanie problemu jest rzeczywiście bardzo proste. Jeżeli planujemy dosiewać jakieś gatunki w naszych ogródkach, starajmy się wybierać po prostu rodzime gatunki, które są przystosowane do naszej szerokości geograficznej, a są równie atrakcyjne. I ostatnim takim problemem, który bym wybrała i który bym wskazała, są zmiany klimatyczne. Tutaj też problem jest bardzo szeroki, ale dane z obszaru Wielkiej Brytanii pokazały, że przy bardzo gwałtownym wzroście temperatur wiosną może dojść do rozsunięcia się w czasie momentu kwitnięcia roślin i aktywności owadów, wskutek czego rośliny o bardzo takich, powiedziałabym, specjalistycznych interakcjach z roślinami nie będą miały szansy zostać zapylone. Tutaj też trudno znaleźć rozwiązanie przy tak złożonym problemie, ale to, co możemy na pewno robić, to szukać informacji w sprawdzonych źródłach. Jeśli więc wiemy, że ten kryzys zapyleń jest, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie też, z czym on się wiąże. W dzikich, naturalnych ekosystemach może się wiązać ze spadkiem ich stabilności, ze zubożeniem różnorodności gatunkowej. No a dla nas w takim szerszym kontekście, no myślę, że nie chcielibyśmy sobie wyobrażać lata bez owoców. A w przypadku braku zapylaczy może się skończyć tak, że ten wybór owoców czy warzyw latem i wiosną, no, będzie o wiele bardziej ubogi. Myślę, że już będziemy mieli z tyłu głowy myśl o tym, że brak zapylaczy będzie miał poważne konsekwencje zarówno dla naturalnych ekosystemów, jak i dla naszej gospodarki. Może się wiązać też z tym, że zabraknie nam ulubionych pokarmów, czy po prostu będziemy musieli zmienić swoje zwyczaje. Jeśli więc możemy rozmawiać o tym, jak płacić owadom i czym im płacić, to po pierwsze starajmy się po prostu nie zmieniać naturalnych siedlisk. A jeśli musimy je zmieniać, starajmy się je planować tak, żeby zawsze miały pokarm, żeby były w nich rośliny kwiatowe. Nawet najbardziej małe zieleńce w mieście będą przez owady zapylające odwiedzane. Nie traćmy też czasu, zapoznajmy się z różnorodnością roślin, starajmy się tę przyrodę poznać i się z nią oswoić. Rośliny w przeciwieństwie do zwierząt nie uciekają. Mamy czas, żeby swobodnie się im przyjrzeć, czyli wąchajmy, dotykajmy, smakujmy, oglądajmy. Czyli do zobaczenia w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Pani doktor, bardzo dziękujemy. Pojawiło się kilka pytań w komentarzach na Facebooku. Tutaj zachęcam też Państwa do zadawania jeszcze większej liczby tych pytań, bo wszystko będziemy przekazywać naszym prelegentom. Zatem pani Zuzanna Stamińska pyta, czy kwestia ochrony roślin w Polsce jest pomijana, czy przydałyby się nowe przepisy ustawy? Rzeczywiście to jest problem, który jest bardzo szeroki. Problem ochrony roślin, powiedziałabym, że rozlewa się tak na dobrą sprawę na kilka obszarów. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy brak jest odpowiednich przepisów, czy może po prostu niestety nie ma narzędzi do tego, żeby egzekwować te przepisy, które są już stworzone. I rzeczywiście powiedziałabym, że w pewnym stopniu ten problem trochę jest pomijany. To zależy też na pewno od poziomu, o którym rozmawiamy, od województwa, od miasta. Mówi się o tym coraz więcej i mam nadzieję, że ten temat się będzie pojawiał, chociaż też z tego, co słyszę od moich znajomych pracujących w różnych instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, ochroną roślin także, troszkę rzeczywiście jest tak, że brakuje narzędzi do tego, żeby egzekwować te już istniejące przepisy. Mhm. Pani Danuta pyta, czy stosowanie chemii w uprawie roślin obniża wartości lecznicze niektórych gatunków, tym samym ograniczając liczebność zapylaczy? Tak jest, że stosowanie chemicznych środków może obniżać częstość oblotów, chociaż niestety nie zawsze tak jest. Czasem zdarza się, że mimo tego, że są stosowane środki chemiczne, zapylacze się w takich populacjach pojawiają, co jest dla nich niebezpieczne.
A jak nie powiedzieć, dlatego że te właściwości będą zależały też od wielu czynników, będą zależały pewnie od pogody, od podłoża, od gleby. W związku z tym tutaj odpowiedź nie jest taka jasna. Myślę, że może się tak zdarzyć, ale pewnie to zależy od bardzo już konkretnego gatunku i od konkretnej lokalizacji. Mhm. Pani Sylwia pyta, jak możemy chronić zapylacze? Na pewno, tak jak powiedziałam na sam koniec, najlepiej byłoby, gdybyśmy starali się nie zmieniać naturalnych siedlisk, nie zubażać ich. Jeżeli musimy już zająć jakieś obszary, na przykład pod zabudowę, pod uprawę, warto starać się, żeby dla zapylaczy były dostępne rośliny będące źródłem pokarmu przez cały okres wegetacyjny. Tutaj szczególnie takim wrażliwym momentem jest wczesna wiosna. Wczesną wiosną brakuje często gatunków, które byłyby obfitym, dobrym źródłem pokarmu, na przykład dla królowych trzmieli, które można powiedzieć tak skrótowo, że na głowie mają utrzymanie całej tworzącej się kolonii. I rzeczywiście brak pokarmu może skutkować tym, że taka kolonia po prostu nie powstanie. Czyli jeżeli chcemy chronić zapylacze, myślę, że możemy po prostu ułatwiać im życie. Starajmy się nie kosić na siłę trawników, nie zakładajmy ogródków w formie tylko trawnika otoczonego tujami. Starajmy się, żeby w ogródku były zawsze jakieś rośliny kwitnące od wczesnej wiosny do późnego lata. Mhm. I mamy jeszcze kolejne pytanie od pani Marzeny. Czy zakładanie tak zwanych domków dla pszczół jest efektywne? Co pani sądzi o zachęcaniu do tego placówek oświatowych i tym podobnych? To też dosyć skomplikowane pytanie. Wstępne badania z terenu USA pokazują, że rzeczywiście te domki są zasiedlane. Myślę, że warto je wystawiać, tylko też trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu je czyścić i żeby czasami wymieniać ten materiał, dlatego że pojawiają się w nich po prostu czasami gatunki pasożytujące. Ale jeżeli chodzi o placówki oświatowe, myślę, że na pewno będzie to impuls do tego, żeby więcej rozmawiać o zapylaczach, żeby bardziej przyglądać się interakcjom między roślinami a zapylaczami i nie mam wątpliwości co do tego, że niesie to za sobą szereg korzyści. Mhm. Pani doktor, bardzo dziękujemy za wykład i bardzo dziękujemy za udzielenie nam tych wszystkich odpowiedzi. A już teraz przenosimy się na film i będziemy razem oglądać materiał o glebie i o tym, jak bogate w życie ta gleba może być. Film przygotowały dla nas pani dr Donata Panufnik-Mędrzycka oraz magister Aleksandra Naziębło z Zakładu Ekotoksykologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy.